Tomasz Lis, witam Państwa. W zeszłym tygodniu nie zdarzyło się w Polsce może nic nadzwyczajnego, ale zdarzyły się trzy rzeczy, które o tym państwie, państwie PiS, mówią bardzo wiele. Niemal wszystko. Ponieważ obraz, jak wiadomo, mówi więcej niż tysiące słów, na początek trzy obrazy. To pan Misiewicz, słynny w klubie nocnym, to wypadek pod Toruniem znany, a to człowiek wolności, Jarosław Kaczyński. Młody człowiek, który nie ma żadnych kompetencji, a przed którym czapkują najwyżsi oficerowie Wojska Polskiego, służbową limuzyną jedzie do nocnego klubu. Kilka dni później jego szef jedzie w kolumnie samochodów, kierowcy drastycznie łamią przepisy, dochodzi do karambolu, są ranni, ale szef MON, nie pytając, czy nikomu nic się nie stało, nie udzielając nikomu pomocy, rusza dalej, bo musi zdążyć na galę. Na gali tygodnik, którego patronem jest szef SKOK-ów, a obecnie szef Senackiej Komisji Finansów, wręcza nagrodę, uwaga, człowieka wolności, tak, człowieka wolności, człowiekowi, który staje na głowie, by panować nad Polską nie w pełni jak dotychczas, ale absolutnie. A najważniejsze osoby w państwie oddają mu hołd, o tak, tak, tak. Także nikt nie ma żadnej wątpliwości, iż to ten człowiek niepodzielnie Polską rządzi i że od niego zależy wszystko, co się w Polsce dzieje, także polityczne kariery najważniejszych ludzi w kraju. Trzy wydarzenia, które o Polsce mówią niemal wszystko. I tylko przypomnienie pewnej deklaracji, która dzisiaj brzmi wręcz komicznie, a może raczej bardzo smutno. Koniec z arogancją władzy i koniec z pychą. PiS zdemolował już Trybunał Konstytucyjny i dla wszechwładzy Jarosława Kaczyńskiego nie ma już niemal żadnych barier. Niemal, bo kilka jednak jest. Jedną z nich są niezawisłe sądy, stąd oczywiste było, że musi nastąpić uderzenie w sądy i w sędziów. I już wiadomo, że nastąpi. Bo w sądach też pracują tylko ludzie i to nie są tylko święci ludzie. Pomyśleliśmy o rozwiązaniu, które jesteśmy przekonani będzie tutaj skuteczne. Mianowicie powołaniu w Sądzie Najwyższym dodatkowej izby. Izby dyscyplinarnej, do której trafią ludzie o niekwestionowanej uczciwości, pryncypialności i która to izba byłaby sądem odwoławczym w sprawach prokuratorskich, ale też i w sprawach sędziów dyscyplinarnych. Wybór sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa będzie dokonywany przez parlament. Powołujemy specjalną izbę dyscyplinarną, niezależną od sędziów, która sprawi, że wreszcie ten zawód, w tym zawodzie będziemy potrafili oddzielić ziarno od plew. I mój pierwszy gość, były pierwszy prezes Sądu Najwyższego, pan profesor Adam Strzembosz. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie profesorze, KRS dzisiaj, Krajowa Rada Sądownictwa, zastanawia się nad propozycjami Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie sądów i KRS między innymi. Powiedzmy, co to jest KRS i dlaczego propozycja, by to politycy wybrali w dużej części członków KRS-u, jest groźna? Ja przede wszystkim muszę zacząć od pewnych rzeczy podstawowych. Po 1956 roku, kiedy sędziów już nie aresztowano, nie dawano im pytajników i tego rodzaju ograniczeń, a wprowadzono pseudonormalny system wymiaru sprawiedliwości, były pewne środki dyscyplinujące sędziów i wywierające na nich bezpośredni wpływ. To było dla sędziów, którzy już zostali powołani na stanowisko pierwsze sędziowskie, awans do wyższego sądu, nagrody, szczebelki finansowe w ramach jednego sądu. I w ten sposób prezes, no, przy konsultacji z władzami politycznymi, mógł wywierać na sędziego niezwykle silny wpływ, jeżeli on dał się uzależnić od pieniędzy często i od swojej ambicji. I często wywierał? I wywierał, owszem, bywało to w sprawach politycznych z reguły, natomiast również przy okazji załatwiano różne interesy, prawda? Otóż, gdy przy okrągłym stole zmienialiśmy cały system wymiaru sprawiedliwości, wówczas zrezygnowaliśmy z tych wszystkich metod oddziaływania na sędziów. Takie same
uposażenie w danym sądzie z wyjątkiem wysługi lat, bardzo niskie dodatki funkcyjne, brak nagród i o powołaniu na stanowisko sędziego i o awansowaniu sędziego decyduje z jednej strony Zgromadzenie Ogólne Sędziów, z drugiej strony Krajowa Rada Sądownictwa, która składa się z większości sędziów powołanych przez sędziów, to jest 15 osób, a poza tym, żeby inne władze miały też pewien sposób kontrolowania prawidłowości całego tego procesu wyłaniania kandydatów do przedstawienia prezydentowi spośród zgłoszonych przez zgromadzenia ogólne, to było 4 posłów, 2 senatorów, przedstawiciel prezydenta, no i minister. I teraz te rozwiązania przyjęte w 1989 roku? W tej chwili chodzi o to, żeby zlikwidować wpływ sędziów na wybór innych, na stanowiska sędziowskie i na awansowanie sędziów. To się nie skończy na tym, że tych 15 sędziów będzie powoływać w praktyce minister sprawiedliwości, bo on będzie podsuwał odpowiednie kandydatury. Potem to pójdzie niżej. Ale nie, to nie tylko o to chodzi. Zlikwiduje się te uprawnienia, które zgromadzenia ogólne mają dotychczas. Zgromadzenie ogólne w tajnym głosowaniu decyduje, który z kandydatów w odpowiedni sposób, bardzo zresztą sformalizowany, zgłoszony do sądu na pierwsze stanowisko sędziowskie lub do awansu, trafi do Krajowej Rady Sądownictwa. Krajowa Rada Sądownictwa w takim upolitycznionym systemie będzie zainteresowana, żeby trafiali odpowiedni ludzie, bo inaczej nie będzie miała możliwości wyboru takich, którzy podobają się władzy. Tego rodzaju likwidacja samorządności w sądach, która miała za zadanie nie tylko właściwy dobór na stanowiska sędziowskie niższe i najwyższe aż do Sądu Najwyższego, ale jej zadaniem była ochrona niezawisłości sędziów i niezależności sądów, stanie się organem spolegliwym wobec władzy administracyjnej. A co to oznacza dla obywateli? Wśród tych 15-16 milionów spraw, które co roku wpływają do sądu, ogromna część to są konflikty między państwem i konkretnym człowiekiem. To nie tylko sprawy karne, gdzie prokurator oskarża słusznie, ale też czasem niesłusznie. I chodzi o to, żeby sąd w sposób niezawisły, merytoryczny orzekł, kto ma rację. To nie tylko sprawy administracyjne między obywatelem a organem administracji państwowej, który z natury ma przewagę, bo ma odpowiednie zaplecze eksperckie, specjalistów i tak dalej. Ale to także różne sprawy między obywatelami, które mogą bardzo interesować konkretnych towarzyszy z komitetów powiatowych, tam dzielnicowych i wojewódzkich, zawsze interesowały i teraz powolutku zaczną interesować, bo nawet w sprawie rozwodowej, czy alimentacyjnej, czy o grunt, czy o jakieś inne prawo własności, będzie tysiące takich, którzy uważają, że oni mają słuszność. Panie profesorze, pan bardzo długo mówił i to nie jest wyrzut. Mówię to tylko po to, żeby zwrócić uwagę, że właściwie panu nie przerwałem, ponieważ pan w sposób metodyczny, rzeczowy, spokojny opowiedział nie tylko według, takie mam wrażenie, o zamachu na wymiar sprawiedliwości, o zamachu na państwo prawa, ale o uderzeniu bezpośrednio w obywateli w sposób nieporównanie silniejszy, istotniejszy niż w wypadku wszystkich rozwiązań
przyjętych, podjętych przez PiS w mijającym roku. Oczywiście. To jest rozwalenie fundamentu. Trybunał Konstytucyjny jest hamulcem wobec nadużyć ustawodawcy. Sądy są hamulcem wobec nadużyć władz wykonawczych, to znaczy wszystkich tych organów, urzędów, policjantów, prokuratorów i tak dalej, którzy mają swoje interesy albo każą im mieć takie interesy, które uderzają bezpośrednio w każdego z nas. My jesteśmy zainteresowani tym, żeby sędzia był wykształcony, inteligentny, kulturalny, samodzielny, ale przede wszystkim, żeby był niezawisły. Mieliśmy wybitnych sędziów w Sądzie Najwyższym przed 1989 rokiem, którzy szli na pasku władzy i orzekali w sposób skandaliczny. To nie wystarczy być mądrym człowiekiem. Trzeba mieć charakter i mieć szansę zachowywać się przyzwoicie. Panie profesorze, proszę powiedzieć, jeśli ta ustawa zostanie przyjęta, wejdzie w życie, a ponieważ PiS ma większość, ma prezydenta, robi co chce, nie za bardzo widzę przeszkody, dla których nie miałaby wejść w życie, w jakim państwie będziemy żyli? Czy to jest powrót do tego, co było przed 89 rokiem? To się zaczyna do tego zbliżać, dlatego że po 56 roku przecież nie było takich masowych skandali, takiej strasznego terroru. Nie. Okres Gierka sobie wielu bardzo chwaliło, ale wszystkie interesy władzy chciano załatwić, jeśli była taka potrzeba, poprzez wymiar sprawiedliwości. On się czasem buntował, tak jak zbuntowały się sądy warszawskie w stanie wojennym, to znaczy duża grupa sędziów warszawskich. Podobnie było w Krakowie, ale nie można od sędziego wymagać bohaterstwa, a my nie wiemy, czy to obecne po 1989 roku powołane do sądu, do sądownictwa pokolenie młodych ludzi, młodych prawników jest dostatecznie odporne na naciski, no i na bardzo osobistych spraw całą kategorię. No, trzeba wyżywić rodzinę, ma się ambicje. Przecież przed 56 rokiem byli sędziowie, którzy... Jak to się mówi, przecież trzeba jakoś żyć, prawda? Właśnie. Po 56 roku byli sędziowie bardzo dobrzy, ale zbyt samodzielni. I oni na najniższej płacy w sądzie rejonowym aż do emerytury dotrwali, bo nie chciano się posługiwać nimi w sprawach bardziej odpowiedzialnych, a nie zawsze Rada Państwa chciała ich odwołać, tak jak mnie to spotkało. Panie profesorze, proszę powiedzieć, pytanie trochę osobiste, ponieważ pana życie to jest trochę opowieść właśnie o walce o państwo prawa. I po 89 roku miał pan okazję uczestniczyć w pewnym sensie w triumfie tego państwa prawa, tak jak go sobie mądrzy ludzie w Polsce wymarzyli i je wymarzyli. Czy opisując to w spokojnych jednak słowach, nie ma pan wewnątrz poczucia dramatu, może nawet tragedii, bo to, co było dla pana w życiu najważniejsze, właśnie za chwilę może runąć? Proszę pana, jak przewodniczyłem Kongresowi Sędziów, to zakończyłem to w taki trochę może dramatyczny sposób, ale powiedziałem, że chciałbym umierać w państwie praworządnym. Niewiele mi tego życia zostało, bardzo jestem z niego zadowolony. Doczekałem wolnej Polski, miałem jakiś tam minimalny wpływ na to i owo, ale oczywiście zagrożenia są nieuchronne, bo ludzka natura jest taka, by mieć wszystko we własnych rękach i by polepszać świat, zmieniać ludzi, czynić wszystkich szczęśliwymi.
A my mamy w XX wieku dwa doświadczenia, gdzie chciano uszczęśliwić własny naród, a niektórzy po drugiej stronie chcieli uszczęśliwić całą ludzkość. No, kosztowało nas to około 30 milionów, te uszczęśliwianie. Panie profesorze, bardzo serdecznie panu dziękuję. Życzę panu bardzo serdecznie długich lat życia w państwie prawa. Dziękuję. Chciałbym, by tak było. Dziękuję panie profesorze. Adam Strzembosz. Trwa u nas dyskusja, kto zaczął. Kto zaczął z mową nienawiści? Oczywiście żadna ze stron nie jest bez winy, ale pytanie o to, kto zaczął, wydaje mi się śmieszne, biorąc pod uwagę, jak oczywista jest odpowiedź. Kto zaczął? W każdym społeczeństwie jest taki element najbardziej zdemoralizowany, podły, animalny. Ten nawyk donoszenia na Polskę za granicę. W Polsce jest taka fatalna tradycja zdrady narodowej. No i to jest właśnie nawiązywanie do tego. To jest jakby w genach niektórych ludzi. No, tego najgorszego sortu Polaków. Ojczyznę dojną racz nam wrócić, Panie. Z kolei też wydaje mi się, że widać tam troszkę twarzy osób specjalnej troski. Cała Polska z was się śmieje. Komuniści i złodzieje! Resortowe dzieci się bronią i dzisiaj wybrały sobie za główną twierdzę Trybunał Konstytucyjny. Jak się rozpętuje takie piekło, jak się tworzy taką atmosferę, jak używa się takich słów, to nie ma co się dziwić, że potem jest tak. I mój kolejny gość, pani Agnieszka Pomaska, posłanka Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam państwa. Po ludzku, jak się pani czuła wtedy w sądzie, słysząc to? Oczywiście to nie była dla mnie osobiście miła sytuacja, ale też myślałam sobie, że coś złego się dzieje tak ogólnie w Polsce, że to jest taka bardzo przykra, smutna sytuacja, gdzie w Polsce nawet w sądzie dochodzi do tego typu scen. I to nie chodzi o to, że to mnie dotyczy, bo to za chwilę będzie dotyczyło kogoś innego w sądzie, a może kogoś na ulicy. I... Tak, ale pani uogólnia i zaraz dojdziemy na ten wyższy poziom uogólnienia, ale po ludzku, co pani wtedy czuła? Ja raczej zastanawiałam się, co to są za ludzie. Czy oni nie mają rzeczywiście nic innego do roboty, tylko przychodzić do sądu i krzyczeć. Myślałam też sobie o tym, to później z późniejszych obrazków się dowiedziałam, że te osoby były przez radną, którą pozwałam w pozwie cywilnym, że one były zagrzewane do boju przez osobę publiczną, przez radną miasta Gdańska, która powinna dawać dobry przykład, wydaje mi się, jestem przekonana, że to nie był dobry przykład, zagrzewanie do takiej walki, do nawoływania, oskarżania innych o zdradę w sytuacji, w której samemu zachowuje się moim zdaniem dosyć nieprzyzwoicie, chociażby atakując policjantów. Ja zwrócę uwagę, że pani radna Kołakowska ma postawione zarzuty za napaść na policjantów, a jednocześnie stawia się w szeregu i uważa siebie za tą jedyną sprawiedliwą. I ona uważa, że powinna wymierzać sprawiedliwość i przyprowadza ze sobą tych ludzi do sądu i zagrzewa ich do walki. A proszę powiedzieć, pani na lotnisku Okęcie wsiada do samolotu albo na lotnisku Wałęsy w Gdańsku, przemieszcza się, środki transportu publicznego, wychodzi pani na spacer. Ostatnio widziałem zdjęcia pani z dziećmi gdzieś na feriach. W takich kontaktach z tak zwanymi zwykłymi ludźmi, czy czasem spotyka się pani z reakcjami negatywnymi, wyrazami antypatii tak po prostu? Raczej jest tak, że ta nienawiść jest anonimowa. Ona się bardzo często pojawia w internecie, w sieci. Zresztą ja składam doniesienia do prokuratury tam, gdzie grozi się mi lub moim dzieciom, bo to też się zdarza. Ja nie bagatelizuję takich przypadków, chociaż ludzie na ulicy są dużo mniej odważni. Są odważni w grupie, tak jak było w sądzie. Albo anonimowo. Albo anonimowo. W takim bezpośrednim kontakcie raczej, jeśli spotykam się z jakimiś reakcjami, to są te reakcje pozytywne, takie trzymające kciuki, czy po tych wydarzeniach w sądzie. Bardzo często spotykałam się i nadal się spotykam z takimi reakcjami. Proszę się trzymać, proszę nie odpuszczać, jesteśmy z panią. Więc to są raczej tego typu reakcje. Takich osobistych jakichś ataków nie miałam w ostatnim czasie, chociaż mam gdzieś tam z tyłu głowy, że muszę być ostrożna. A proszę powiedzieć właśnie, bo pani zaczęła od tego, ja przerwałem, a teraz chciałem do tego wrócić.
wtedy w sądzie myślała pani o tym, co będzie dalej i do czego ta eskalacja może doprowadzić i do jakich wniosków pani doszła, dochodzi? Ja się boję, że to wszystko się przeniesie gdzieś tam na ulicę, że to nie zostanie gdzieś tam w zamkniętym budynku sądu, czy nie będzie to ten anonimowy hejt w internecie, tylko rzeczywiście mamy do czynienia z takim starciem, które za chwilę przeniesie się na ulicę. Zresztą ono się po części przenosi w trochę innym wymiarze. To znaczy tam, gdzie mamy kulturalnie protestujących na ulicach, to minister Błaszczak chce te osoby ścigać. Z drugiej strony mamy te demonstracje przed Pałacem Prezydenckim mieliśmy, czy mamy te miesięcznice, gdzie też jest bardzo dużo agresji, takiej nienawiści. Ja się boję, że przyjdzie taki moment, przyjdzie taki dzień, gdzie ta nienawiść przerodzi się w jakieś walki uliczne albo po prostu komuś zrobi się krzywdę. I wydaje mi się, że trzeba się temu przeciwstawiać, zanim do tego dojdzie, że nie można czekać, aż to się wydarzy. A propos przeciwstawienia się, troszeczkę z innej beczki. Telewizja Polska stała się narzędziem ordynarnej, propagandowej, nieustającej kampanii PiSu. Czy pani uważa, że wy, posłowie opozycji, powinniście tam chodzić? Czy nie uważa pani, że swoimi twarzami, swoją obecnością uwiarygadniacie to na swój sposób? Ja uważam, że powinniśmy to poważnie rozważyć. Ja nie przyjmuję zaproszeń od telewizji publicznej. Nie wypowiadam się, nie odpowiadam na pytania, bo wiem, że te odpowiedzi później będą zmanipulowane. I no to jest taka pułapka, bo z jednej strony my mówimy o tym, że jesteśmy otwarci, że powinien być w mediach pluralizm, no ale z drugiej strony nasze słowa rzeczywiście są bardzo często manipulowane. Ja nie wiem, czy jest dobra recepta na to. Ja akurat uważam, że tam, gdzie dziennikarz, mamy dowody na to, prowadzi rozmowę w sposób taki stronniczy. Jeśli nie mamy pomysłu na to, jak taką rozmowę przeprowadzić, to powinniśmy rzeczywiście unikać takich rozmów. Natomiast czy taki bojkot coś by dał, czy takie zupełne oddanie telewizji publicznej PiS-owi i powiedzenie tak, zgadzamy się na to. Oni sobie ją wzięli, wasza zgoda nie jest potrzebna. Oni sobie ją wzięli, ale zwrócę też uwagę, że było parę takich występów rzecznika PSL-u, czy od nas posła Brejzy, którzy znaleźli sposób na tych dziennikarzy i po prostu wyśmiali w tym programie, byli do tego dobrze przygotowani. No dobra, mam wrażenie, że to okruchy To są kruchy, cieście, tak. Które jest w istocie tak, i uważam, że jeśli nie ma pomysłu na udział w tych programach, to być może lepiej w nich nie występować, bo później też te wypowiedzi... też jest inaczej, to znaczy mamy nowe zjawisko. Tu poseł Nitras był ofiarą tego, gdzie on się wypowiadał dla Onetu, a później Wiadomości wycięły fragment jego rozmowy, sugerując, że on jest niezrównoważony i że sam to w tej rozmowie potwierdza. Znaczy to jest taka skala manipulacji, z którą do tej pory nie mieliśmy do czynienia i uważam, że w takich przypadkach trzeba po prostu wchodzić na drogę sądową nawet z telewizją, bo nie możemy mówić, że wszystko jest okej i się na to zgadzać i tylko kiwać głową. Za chwilę będziemy płacić pewnie obowiązkowy jakiś podwyższony abonament, opłata, jak to się tam będzie nazywało, więc będą mieli też na odszkodowania. Czy Grzegorz Schetyna jest dobrym szefem Platformy? Na te trudne czasy Grzegorz Schetyna robi co może, żeby nas wyprowadzić na prostą... Ja się nie pytam, czy robi co może, bo rozumiem, że się stara. Ja się pytam, czy jest dobrym szefem Platformy. Myślę, że jest dobrym szefem Platformy, że no stara się stawiać twardo sprawy, chociaż stara oczywiście... No, widzieliśmy w tym kryzysie i w tym bałaganie, który był ostatnio w Sejmie, Grzegorz Schetyna się obronił. Nie, był twardszy od Ryszarda Petru. Był najtwardszym z tych, którzy mieli coś w tej pytanie, sprawie do powiedzenia. Był tak twardy, jak trzeba było? Ja uważam, że... Nie strzec z placu w boju za wcześnie? Nie, my pewnie będziemy rozmawiali jeszcze o strategii także na przyszłość wobec Jarosława Kaczyńskiego, ale to będziemy na pewno robili na posiedzeniach klubu czy na spotkaniach w cztery oczy być może. Ja uważam, że powinniśmy być wobec PiS-u stanowczy, ale też nie tylko reakcyjni, że powinniśmy bardziej twardo stawiać, nie wiem czy bardziej, ale na pewno twardo stawiać sprawy i nie odpuszczać na przykład takich przypadków nienawiści czy nawoływania do nienawiści. Nie powinniśmy odpuszczać tego, co robi Macierewicz, tego jak wykorzystuje się nie wiem, samochody służbowe, w jaki sposób się też dezawuuje tych, którzy powinni odgrywać ważną i poważną rolę w wojsku, a w jaki sposób tę rolę wojska się umniejsza, to zjawisko
Misiewiczów, to jest rzecz, której moim zdaniem my tej sprawy jeszcze nie punktujemy tak, jak powinniśmy. Z Misiewicza chciałem na moment zejść i jeszcze wrócić na moment do Grzegorza Schetyny. Pada teza i to jest teza, którą fakt anonimowo, ale wypowiadają politycy Platformy i PiSu też. Schetyna jest wystarczająco silny, żeby zablokować Platformę, panować nad nią i być najważniejszą postacią po stronie opozycyjnej, ale niewystarczająco silny, żeby zagrozić Kaczyńskiemu, a w związku z tym jest wymierzonym rywalem dla Kaczyńskiego. Co pani myśli o tej tezie? Ja nie wiem, co myśli Jarosław Kaczyński. Natomiast wiem, że dzisiaj... Ja mam dzisiaj takie poczucie, że jeśli coś szkodzi Grzegorzowi Schetynie i Platformie Obywatelskiej, to jest rywalizowanie z innymi partiami opozycyjnymi, bo zbytnie koncentrowanie się na tym, a niewystarczające koncentrowanie się na walce z Kaczyńskim, rzeczywiście może, na pewno nam nie pomoże w wygraniu wyborów. Ja uważam, że dzisiaj, nawet jeśli to jest perspektywa odległa, no bo wybory będą, zakładam, za 2,5 roku, myślę, że tak będzie, myślę, że one nie będą jednak przyspieszone, powinniśmy zawsze w stosunku do partii opozycyjnych, do liderów opozycyjnych, co by ci liderzy nie robili, czego by nie mówili, powinniśmy ważyć słowa, bo czasem zdanie za dużo może sprawić, że ta koalicja, zakładam, że ona jednak będzie potrzebna, że ona będzie trudna i im będziemy więcej sobą nawzajem na opozycji się zajmować, tym to będzie trudniejsze. Pierwszy, przeciwnik jest jeden i nie jest tu, tylko ten. Przeciwnik jest jeden, przeciwnikiem jest Jarosław Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość pod rządami Jarosława Kaczyńskiego i na tym powinniśmy się koncentrować i ich punktować, tam szukać tych punktów, tych tematów, o których powinniśmy rozmawiać publicznie, a nie na opozycji, bo bardzo pani dziękuję. To nie jest dobre. Pani poseł Agnieszka Pomaska, dziękuję pięknie. Bardzo. I od razu polecam najnowszy Newsweek. A propos tego, o co pytałem panią poseł w Newsweeku, o tym, jaki to polityczny interes łączy Jarosława Kaczyńskiego i Grzegorza Schetynę. Mówiłem na początku programu o człowieku wolności, którym według tygodnika w sieci jest Jarosław Kaczyński. Prezes Kaczyński, odbierając nagrodę, podzielił się z zebranymi kilkoma myślami. Wśród nich są takie, z którymi się absolutnie zgadzam. Wolności trzeba bronić. Trzeba jej bronić w tym wymiarze fundamentalnym swobód politycznych, ale trzeba ją bronić także w tym wymiarze szerszym. Musimy pamiętać o tym, że nawet ta wolność najbardziej podstawowa, wolność słowa, wolność sumienia jest dzisiaj zagrożona. Absolutnie się zgadzam z człowiekiem wolności. Absolutnie. Wolność, nawet ta podstawowa wolność słowa jest dziś w Polsce zagrożona i trzeba jej bronić. Tu też się zgadzam. Prezes Kaczyński wypowiedział jednak także słowa, z którymi nie tylko się nie zgadzam, ale które budzą mój wielki sprzeciw. Nie ma wolności, w tym także tej bardzo ważnej, szczególnie dla Polaków ważnej wolności w wymiarze narodowym, bez własnego państwa, bez silnego państwa. Musicie państwo, używam tego słowa w innym znaczeniu, w odniesieniu do osób tutaj siedzących, pamiętać, że strefę wolności może stworzyć tylko i wyłącznie państwo narodowe. Nie może być demokracji bez państwa narodowego i nie może też być bez państwa narodowego wolności. I mój kolejny gość, profesor Ireneusz Krzemiński, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszał pan, nie może być ani demokracji, ani wolności bez państwa narodowego. No, to nic nowego, to tylko potwierdza moje tezy sprzed roku, kiedy wszyscy mówili, że przesadzam z tą dyktaturą i przesadzam z tym ojcem Rydzykiem i tą ideologią narodową, a teraz mamy to czysto na białe. To jest taka baza wyjściowa. Co prawda Piłsudski też jest już do tego przydany, ale to jest, prawda, podstawowa idea Dmowskiego. Nie ma wolności bez narodu. Naród musi być wolny, a przypominam,
że to jest zupełnie inne hasło niż to hasło, które stworzyło naszą wolność. A pan ma poczucie dzisiaj w Polsce, że jest pan wolny? Wie pan co, póki co jestem, ale coraz mniej. Bo jest coraz więcej państwa narodowego. Bo mamy coraz więcej państwa narodowego. Niech ono się nazywa jak chce, bo może bez nim narodowe. To jest państwo, które będzie państwem, które żywcem przypomina nasz PRL. Prawda? Ale najważniejszą sprawą tutaj jest to, że bo obywatele w ogóle nie czują tego zamachu na ich wolność, która się za chwilę przełoży na działania, prawda? No mamy już takie przykłady, prawda? Bezkarnego ministra, który rozwala tam inne samochody, bo widziałem rozmowę z tymi ludźmi poranionymi w czasie tego wypadku, który w dodatku nawet nie ratuje swojego kolegę, który ma rozbitą twarz, bo to dzisiaj też się dowiedziałem, prawda? Mamy już aresztowania, prawie że aresztowania ludzi, którzy protestowali przed Sejmem i przed Wawelem. No tak, ale... Ale listy kończę mamy, już prawda? Listy kończę. No i tak dalej, prawda? Mamy w tej chwili już dwa kolejne zamachy na tych, którzy gwarantują nam wolności i prawa obywatelskie. Mianowicie zamach na sądownictwo i zamach na samorządy, które się odbywa dwojako. Pan profesor Adam Strzembosz, wydaje mi się, nie wydaje mi się, to państwo na pewno podzielają, bo słyszeli ten fragment w słowach bardzo spokojnych, ale tak naprawdę namalował wstrząsający moim zdaniem obraz skutków, jakie wszyscy będziemy ponosili, jeśli ta reforma, czyli demolka Ziobry, demolka niezawisłego sądownictwa no stanie tak, się ja bym faktem. Chciał teraz, nie wiem oczywiście kto nas słucha, ale tych wszystkich popierających PiS, tych z Mławy, Siedlec, Panie Starnowa, to ja bym chciał do nich trafić. Mam niejakie wrażenie, że wśród widzów tego programu stanowią oni pewną mniejszość. Ale być może oni są najważniejsi z tego powodu, że to oni są tym zapleczem tego rządu. Niech sobie uświadomią, że nawet w tych miastach walczyło się o taki kraj, w którym sądy będą niezależne, że to nie będzie zależało od polityki partyjnej, partyjno-rządowej, kogo będą wsadzali, kogo nie będą wsadzali, że będzie lewe prawo, które będzie pozwalało właściwie kogoś wsadzić albo a nie wsadzić. A może właśnie oni chcieli, żeby wiadomo było, kogo mają wsadzić? Nie sądzę. Może głosowali także na zemstę częściowo? Nie wiem. Nie sądzę, ponieważ no, ta zemsta jest właściwie zmyślonym problemem, tak jak zmyślonym programem, tak zmyślony to bez znaczenia, jeśli się w to wierzy. To była Polska, która po prostu już się chyli do upadku, prawda? No dzięki temu upadkowi mamy 500+ i inne rzeczy, bez tych zaoszczędzonych pieniędzy przez PO nie było. No ale tak, ja się zgadzam na pewno z tym ciemnym scenariuszem, ponieważ zawsze znajdą się świnie po prostu, prawda? Bo to jest już ta kwestia w tej chwili moralności. Widzi pan dużo? Wie pan, nawet jak będzie mniejsze, to zawsze na nie można będzie zbudować, prawda? Ale pan nie mówi, rozumiem, o elektoracie, tylko o tych, którzy są gotowi tak, służyć. Takie świnie jak prokuratorzy, jak sędziowie, którzy oczywiście się złamią, będą mieli rozmaite powody. Tak jak teraz to można zobaczyć, co właściwie się działo w Polsce po wojnie. No oczywiście mieliśmy tutaj jeszcze tę czapę sowiecką, ale to przecież w gruncie rzeczy nie sowiecki aparat, a już zwłaszcza po 1956 roku tutaj rządził, tylko był całkowicie polski. I zawsze byli tacy, którzy byli chętni. No, znam nawet takich arystokratów, którzy od początku tutaj PZPR popierali, prawda, jak powstał. No więc zawsze się znajdzie, zawsze znajdzie taka garstka świń, które będą to, które zawsze pójdą na układ z tą władzą. Bo mamy władzę, która w tej chwili buduje swój układ, dosłownie jest to władza partyjna już w tej chwili. Panie profesorze, ale pozwoli pan mi wejść w rolę pana wirtualnego interlokutora, czyli tych ludzi, którzy popierają Prawo i Sprawiedliwość. Wyobrażam sobie, że ktoś z nich mógłby teraz powiedzieć: panie profesorze, co pan opowiadasz? Były demokratyczne wybory, mamy demokratyczną władzę, władza ma mandat, współpraca z tą władzą nie oznacza, że jest się świnią, tylko że jest się obywatelem. Kropka. Co pan na to? Powiem tak. Otóż demokratyczny mandat oznacza, że wybrana partia nie reprezentuje tylko siebie, ale musi wziąć pod uwagę całe społeczeństwo. Ona jest tą wybraną większością, ale właściwie interes społeczny jest interesem, który nie jest tylko i wyborców. To nie jest grupa lobbystyczna, prawda? Tylko w swoim rządzeniu musi uwzględnić to, co jest interesem ogólnym. Nie mówiąc o tym, że w demokracji po to mamy konstytucję, dlatego tak ważny jest konstytucjonalizm właśnie w tej formie demokracji, o którą myśmy walczyli, prawda? Z tym podziałem władzy. O to, żeby byli sędziowie nie jak mamy w tej chwili w Rosji, prawda? Tylko i tak jak mieliśmy w PRL-u,
krótko, że byli właśnie niezależni. Jeżeli mają być oni niezależni, to muszą być niezależni. Panie profesorze, pan... I argument, który słyszałem ostatnio z tego strasznego łobuza ministra Ziobry, który mówił, że to właśnie w końcu musi być jakaś kontrola nad tymi sędziami społeczna. No tak, co to jest kontrola społeczna? Kontrola społeczna polega na tym, żeby pilnować po prostu reguł, które nas chronią. Przypominam też, że to Jan Paweł II odegrał ogromną rolę w budowaniu takiej obywatelskiej świadomości, która się składała na solidarność. To on unaturalnił, jak ja mówię, prawa człowieka obywatela, bo uznał je, że te prawa człowieka obywatela są dane od Boga. Panie tak profesorze, jak w Konstytucji Amerykańskiej, we wstępie do Konstytucji Amerykańskiej. Absolutnie się z panem zgadzam, że my nie potrzebujemy żadnej nadzwyczajnej ściągi do bycia obywatelami wolnego, demokratycznego państwa, która by to ściąga nadeszła albo z zagranicy, albo za światu. Wystarczyłoby się wsłuchać i wczytać w to, co mówił, pisał papież i wziąć to wszystko na poważnie. Ale powiedział pan, zawsze się znajdą świnie, tu jest koniunktywus, ewentualnie czas przyszły. Czy pan dużo świń widzi wokół? No, zobaczymy, ile będzie. Czy teraz już pan widzi? Już chyba da się znaleźć niektóre, prawda? Tak? Gdzie pan je widzi? A nawet i w nauce, prawda, tacy się znajdują, prawda? Cała ta komisja Macierewicza, prawda, która jest jakimś nonsensem od początku do końca, ale który zbudował w ogóle jakąś tutaj podstawowy przedział. Bo co jest jeszcze istotą demokracji, takiej jak chcieliśmy, takiej jak naprawdę te 10, jak nie 10, to może 7 milionów z tego 10 naprawdę świadomie chciało. A wstaję od kolejnych badań, które robiłem nad ruchem i ich wspomnieniami i to naprawdę jest dla mnie jednoznaczne, powtarza się wszystko. Bez względu na to, czy byli zwolennikami teraz PO czy PiS, to zawsze mówili o jednym. Chodzi nam o taki kraj, w którym człowiek ma wszystkie prawa zagwarantowane i nie będzie mógł być oskarżony o coś, co nie zrobił, będzie mógł się łatwo bronić, prawda? A co to znaczy? To jest taki kraj, w którym przeciwnik polityczny jest kimś, kto jest częścią mojej obywatelskiej całości. Przecież to, co się udało zrobić, dlaczego to państwo narodowe teraz jest państwem, które jest właściwie nieobywatelskim państwem? To jest państwo, które ma wrogów. Stworzyło z połowy Polaków swoich wrogów. Każde państwo autorytarne potrzebuje wrogów. No, w mniejszym lub większym stopniu, ale zapewne tak. Tego inaczej nie można skonstruować, prawda? Czyli po prostu Polacy uważają, że ten, który nie ma, ci, którzy popierają PiS w dalszym ciągu, ci, którzy słuchają ojca Rydzyka, który od początku mówił o prasie polskiej, polskojęzycznej, ale nie polskiej, który w swoim radio, jeżeli pan je słuchał, ja je słuchałem, zawsze, kiedy samochodem tak, to słucham. No to właśnie, bo ono jest wszędzie. Na długiej to w dyskusjach nie występuje nigdy. Nigdy. Nikt, kto by miał krytyczne zdanie. I o taki pluralizm chodzi, panie profesorze. No właśnie, nareszcie nutki wolą tańczyć solo, ale wiedzą, że to pachnie samowolą. A kto się z nami nie zgadza, tego po prostu pod klucz. To ja pana nie pod klucz, tylko pana zdekonspiruję, panie profesorze, bo pan tutaj przyszedł, proszę bardzo, ze ściągą. I pan zerka, proszę teraz nie zerkać, tylko przeczytać, powiedział pan, że musi pan o wszystkim powiedzieć. Czy jest jakiś punkt, jest ostatni punkt, o którym chciałby pan powiedzieć? Jest jeszcze właśnie o takich intelektualistach, ludziach, których właściwie kiedyś bardzo szanowałem. Teraz tak myślę o młodej pani Romaszewskiej, ta ona już taka młoda nie jest, ale młoda porównanie z rodzicami. Słuchałem ostatnie wystąpienie w telewizji TVN w Babilonie i po prostu to było takie przykre, jak ona się wiła, żeby zachować taką jakąś uczciwość jednak w osądzaniu rzeczywistości. Jednocześnie całym sercem popierała coś, co jest zamachem na wolność. A już ta kpina z wolności, że ten cały w sieci, no rzeczywiście jesteśmy w sieci, prawda? Ten tygodnik, który obdarza człowiekiem wolności Jarosława Kaczyńskiego, to pusty śmiech. Ale właśnie to trochę tak, z inteligencją to trochę tak jest, że czasami jest ona po prostu murem. To jednak inteligenci jednak tutaj stanowili taką bazę oporu w 80-tych latach. A inteligenci są właśnie tacy zawsze, że oni zawsze tutaj znajdą coś, jakieś takie swoje, prawda, swoje takie interesy. No dobra. I jeszcze jedna kwestia, opozycja. Ta bezradność opozycji, to właściwie taka, powiedziałbym, jakaś taka głupota tej opozycji. Panie profesorze, mam propozycję. Dajemy opozycji 2-3 tygodnie i zapraszam pana za 2-3 tygodnie i pogadamy o opozycji. Słowo. Proszę bardzo. Profesor Krzemiński, ja rzeczywiście myślę, że wydarzeniem tego tygodnia była nagroda człowieka wolności dla Jarosława Kaczyńskiego. Myślę, że to
że ktoś jest stanu wolnego, to trochę za mało na taką nagrodę. A z drugiej strony, oby tylko takie problemy miała Polska. Dobra, jak mówił profesor Krzemiński, są świnie, znajdą się następne. Ja wierzę, że jednak zdecydowana, ogromna większość okaże się obywatelami świadomymi tego, w którym punkcie jesteśmy, w jakim kraju żyjemy i jakie są nasze nie tylko prawa, ale także obowiązki. Do widzenia.